Jak trzymać mikrofon? W jakiej odległości od ust, na jakiej wysokości i czy korzystać z pofiltrów, czy może lepiej nie? Cześć, jestem Krystian Zych i witam Cię serdecznie na stronie jakzrobićpodcast.pl Dzisiaj powiem Ci, w jaki sposób trzymać mikrofon. Zacznijmy może od mikrofonów dynamicznych, i co zrobić, aby dźwięk z takiego mikrofonu był nagrywany w miarę możliwości jak najlepszej jakości. Wiele osób ma tendencję do trzymania mikrofonu zbyt blisko ust. No Nie jest to dobre rozwiązanie. Mikrofonu nie powinniśmy trzymać zbyt blisko, nie powinniśmy go gryźć. Nie powinniśmy go lizać, nie powinniśmy dotykać go w ogóle ustami i. Coś takiego, co niektóre osoby próbują zrobić, nagrywając jakiekolwiek nagranie, czy to podcast, czy, czy, czy filmy. no Jest moim zdaniem złe. Przede wszystkim dźwięk paskudnie brzmi. Jeżeli trzymamy mikrofon zbyt blisko, ten dźwięk jest naprawdę fatalnej jakości. Poza tym wszystkie zgłoski, tak zwane wybuchowe, czyli py, by, tego typu. Dźwięki wszystkie słychać bardzo głośno, bardzo, silno i bardzo silnie i przeszkadza to w odbiorze. Poza tym, w momencie, jeżeli trzeba mikrofon zbyt blisko, każdy nasz oddech, każde zapanie powietrza, nabranie powietrza, bądź też jego wypuszczenie, wszystko trafia bezpośrednio do mikrofonu i wszystko to niestety, ale jest paskudnie później słyszane. W jakiej rodokłośności w takim razie trzymać mikrofon? Osoby które korzystają na co dzień z mikrofonów, które nagrywają podcasty, nagrywają filmy, mówią, że minimalna odległość to są przynajmniej 2-3 cale, czyli w okolicach 4-6 cm, taki niezbędne minimum. Moim zdaniem dobra odległość między ustami a mikrofonem to jest taka odległość. W momencie, jeżeli ustawimy mikrofon w takiej odległości od ust, to dźwięk powinien być nagrywany prawidłowo, natomiast nie będzie słychać przede wszystkim naszych oddechów. Czyli w momencie, gdy nabieram powietrza do ust, w momencie, gdy powietrze wypuszczam, takie dźwięki nie powinny być tak bardzo słyszane. Poza tym, wszystkie te tak zwane głoski wybuchowe, głoski typu P, B, D, te głoski również będą mniej słyszane i ten dźwięk nie będzie tak mocno odbijał się od membrany mikrofonu na pewno jakość będzie zdecydowanie lepsza. Taki dźwięk będzie nagrywany troszkę ciszej niż gdy trzymamy mikrofon bezpośrednio przy ustach. Natomiast no, mimo tego, że taki dźwięk będzie nagrywany trochę ciszej, jego jakość będzie zdecydowanie lepsza. Jeżeli dźwięk jest zbyt cichy, po prostu podgłośnij go na swoim komputerze, na mikserze czy też na jakimkolwiek innym urządzeniu, na który ten dźwięk nagrywasz. Okej. Okay. Co z filtrem POP? Czy stosować filtr POP czy nie? Ja używam filtru POP bardziej po to, żeby zachować właśnie tą odległość. U mnie filtr POP zamocowany jest na stałe, na statywie w pewnej odległości, mniej więcej w takiej od mikrofonu, i również mniej więcej w takiej odległości później albo większej trochę od tego filtru, od tego filtra staram się trzymać moją twarz. Tak więc. Z tej, pod takim względem korzystanie z filtrów pop na pewno jest wygodne. Aczkolwiek ja dostałem filtr POP w zestawie razem z mocowaniem do statywu i nie kupowałem go osobno. W momencie, jeżeli zdecydujesz się na osobny zakup, specjalnie filtra pop po to, żeby móc korzystać z niego przy nagrywaniu, zastanów się, czy taki wydatek będzie naprawdę konieczny. Wiele mikrofonów ma Wbudowaną w środku już gąbkę. Na to można nałożyć jeszcze jedną gąbkę. Ale również i takiej gąbki można uniknąć, i również i ona nie jest cały tutaj elementem koniecznym. Co zrobić, żeby nie było słychać tych głosek wybuchowych, żeby one nie przeszkadzały, a mimo wszystko, żeby dźwięk był nagrywany dobrze, czysto, żeby ta odległość mikrofonu była również zachowana? Wystarczy trzymać mikrofon troszkę z boku. W tym momencie przy zachowaniu tej odległości między ustami a mikrofonem. Jeżeli mikrofon jest troszkę z boku, prąd powietrza z ust idzie prosto, czyli nie bezpośrednio na membranę mikrofonu. I w tym momencie wszystkie te zgłoski wybuchowe typu py, nie są tak naprawdę, nie ingerują tutaj w żaden sposób, nie, nie odbijają się tak mocno od membrany i nie przeszkadzają one aż tak bardzo w nagrywaniu. No dobrze, a co w momencie, gdy używamy mikrofonu Pojemnościowego. W mikrofonie pojemnościowym przede wszystkim musimy wiedzieć, w jaki sposób umiejscowiona jest membrana. W wielu mikrofonach membramy umiejscowione są pionowo, czyli nie tak jak w mikrofonie dynamicznym, tylko z boku, mówimy z jej strony. I musimy wiedzieć, w którym miejscu dokładnie ta membrana się znajduje i w jaki sposób ten mikrofon powinien być ustawiony, aby nasz dźwięk odbierać w miarę możliwości jak najlepiej. Dopiero, gdy wiemy, w jaki sposób umiejscowiona jest membrana, możemy spróbować taki mikrofon prawidłowo ustawić. Jeżeli chodzi o mikrofony pojemnościowe, to tutaj zasada, ta zasada odległości pomiędzy naszym twarzą a mikrofonem, oczywiście najbardziej obowiązuje. I również powinniśmy się trzymać tej odległości, nie powinno to być mniej niż w okolicach 2-3 cale, czyli kilka centymetrów. Natomiast moim zdaniem taka odległość jest bardzo dobrą odległością. Tutaj również obowiązuje ta zasada, że możemy mikrofon trochę odsunąć od tej naszej głównej linii, od tego toru ruchu powietrza, gdy mówimy. W ten sposób również te dźwięki typu pyby, te zgłoski tak zwane wybuchowe nie będą tak głośne, tak dobrze słyszane. One będą słyszane oczywiście, natomiast one nie będą zakłócały nagrania i będą słyszane w taki sposób, w jaki powinny być słyszane. I tutaj jeszcze dodatkowo jedna zasada obowiązuje, która jest może troszkę mniej istotna w przypadku mikrofonu dynamicznego. Mikrofon pojemnościowy jest mikrofonem dużo czulszym, w związku z czym dużo lepiej reaguje na chociażby ruch powietrza. Czyli jeżeli ustawimy mikrofon gdzieś niżej. To nasz ruch powietrza z nosa na przykład będzie odbierany, będzie słyszany. Dlatego też lepiej jest mikrofon pojemnościowy ustawić odrobinkę wyżej, albo na linii ust, albo nawet powyżej. Nawet można spokojnie go ustawić troszkę powyżej, nawet na takiej linii y, gdzieś w okolicach oczu. Dźwięk będzie słyszany tak samo dobrze. Natomiast wszystkie te głoski, cały ruch powietrza z nosa czy też z ust nie będzie kierowany bezpośrednio na membranę. Jakość nagrania w tym momencie będzie zdecydowanie lepsza. Przy takim umiejscowieniu mikrofonu być może basy będą troszkę mniej słyszane, być może lepiej będą słyszane wyższe partie, wyższe dźwięki. Natomiast, oczywiście, jest to wszystko do skorygowania. Po pierwsze, możesz to ustawić na mikserze, po drugie, możesz to ustawić na komputerze w programie do nagrywania, po trzecie, można to również wyedytować później podczas już edycji konkretnego nagrania i tego typu dźwięki poprawić, zmienić troszkę odrobinkę ich jakość, tak żeby brzmiały dokładnie tak, jak powinny brzmieć. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube. Zapraszam również do częstszego odwiedzenia strony jak zrobić podcast.pl, ponieważ co tydzień staram się opublikować film, w którym wyjaśniam jakieś kwestie związane z prowadzeniem podcastu. Staram się rozwiązać jakieś problemy, z którymi początkujący podcasterzy mogą się borykać. Zapraszam za tydzień.